tytuł Epitafia katyńskie, wypukłe litery na rdzawej tablicy, podobnej do żeliwnych tablic upamiętniających ofiary zbrodni. Mapa Polska podzielona na tereny okupacji niemieckiej i sowieckiej. Na mapie Związku Sowieckiego zaznaczone Miednoje, Katyń, Mińsk, Kuropaty, Kijów, Bykownia, Charków, Piatichatki. Polski cmentarz wojenny w Miednoje. Między drzewami wznoszą się wysokie krzyże. Cmentarz ofiar totalitaryzmu w Charkowie. Tablice upamiętniające pomordowanych ułożone wzdłuż alei. Polski cmentarz wojenny w Katyniu. Żeliwna ściana, brama pamięci z odciśniętymi nazwiskami ofiar zbrodni. Na murze umieszczone w 6 rzędach żeliwne tablice epitafijne pomordowanych z imionami, nazwiskami, datami urodzenia, stopniami wojskowymi. Zdjęcia portretowe i rodzinne, odręczne listy. Najdrożsi Helu, Januszku, Zbyszku, kochany Józku, żyje z Tytuł serii Epitafia katyńskie. Zdjęcia przenikają się i łączą w zbiorową fotografię. Fotografia przedarta. Lektor. 24 stycznia 1940. Mija 5 miesięcy od chwili widzenia się i pożegnania w przedziale pociągu w Poznaniu. Ewa wówczas płakała. Matka, żegnając się ze mną, przeczuwała, że rozstanie będzie tak długie. Może nawet na zawsze. Jak Danuśka daje sobie radę ze wujką i rodzicami w tę ciężką zimę? Zdjęcie, młoda szatynka z niemowlęciem. Byłam jego ukochaną córeczką. Lektorka. Wujką. Często chodziliśmy na spacery. Nigdy nie zapomnę disneyowskiej Królewny Śnieżki, którą razem obejrzeliśmy w kinie. Zdjęcie, major Solski z Ewą. 12 marca. Lektor. Miałem niesamowity sen. Matka śniła mi się, że była gdzieś w drugim pokoju w naszym mieszkaniu. Ja nastawiłem radio na muzykę i walczyłem sam ze sobą, z sobowtórem. Po przebudzeniu się leżałem na wznak. Okropnie waliło mi serce. Cóż ten sen miał złego wróżyć? Lektorka. Poznali się we Lwowie przez stryja mamy, generała Trojanowskiego. Często wychodzili na bale. Pamiętam jego granatowe spodnie z lampasem i szable. Byłam zła i strasznie zazdrosna, że nie zabierają mnie ze sobą. Ale ojciec, chcąc mnie pocieszyć, powiedział, żebym się nie martwiła, bo niedługo będziemy na bale chodzić razem. Lektor. 9 kwietnia. Paręnaście minut przed 5 rano. Pobudka w więziennych wagonach i przygotowanie się do wychodzenia. Wyjazd karetką więzienną. Przewieziono nas gdzieś do lasu, coś w rodzaju letniska. Tu szczegółowa rewizja. Zabrano mi zegarek, na którym była godzina 6:30. Pytano mnie o obrączkę. Zabrano ruble, pas główny, scyzoryk. Lektorka. Ten dziennik znaleziono przy jednych z ponad 4000 zwłok wydobytych z katyńskich dołów. Pisany niemal do ostatnich chwil, jest jednym z najważniejszych dowodów zbrodni, jakiej wiosną 1940 roku dokonało NKWD. Na polskich oficerach. Faksymile dziennika. Zawarte w nim zapiski są dla mnie najcenniejszą, ale i najbardziej bolesną pamiątką po majorze Adamie Solskim, moim ojcu. Na zdjęciu Adam Solski, blondyn o falistych włosach w mundurze majora. Żeliwna tablica z polskiego cmentarza wojennego w Katyniu z inskrypcją. Major Adam Teofil Solski, urodzony 4 stycznia 1895 roku w Milatyczach koło Lwowa. Dowódca batalionu OZ 14 Dywizji Piechoty, rok 1940. Scenariusze i realizacja Paulina Brzezińska, Maciej Dancewicz, Marek Drążewski, Paweł Pawlicki, Piotr Weichert. Producent Mirosław Chojecki, Piotr Weichert. Produkcja Media Kontakt.